Rzeczywistość chrztu dopełnia się kultem dla Matki Bożej i oddaniem się Matce Bożej. To nasze tysiąclecie chrześcijaństwa bardzo na to wyraźnie wskazuje. Właściwie spontanicznie zupełnie wyrósł kult Matki Bożej na naszej ziemi od momentu, kiedy staliśmy się chrześcijanami. Bardzo daleko wstecz sięgając, pierwsze jego ślady to kościoły pod wezwaniem Matki Bożej, pieśń Bogu Rodzica itd. Chrześcijaństwo nasze było od początku jakimś możliwie pełnym odczytywaniem ekonomii Bożej, tajemnicy Bożej przeznaczonej dla człowieka i dla ludzkości. Ale szczególnej siły nabiera ta strona maryjna w naszej historii, w historii naszego chrześcijaństwa, właściwie od tego momentu, kiedyśmy się sobie i światu okazali w całej naszej słabości, w całej swojej słabości. Oczywiście, że tutaj ja może będę mieszał i my wszyscy mieszamy dwa porządki, mianowicie porządek osobowy i porządek narodowy. Ale przecież człowiek nie egzystuje w izolacji. Każdy człowiek jest cząstką, jest członkiem jakiegoś narodu i temu narodowi zawdzięcza bardzo dużo swoich formacji osobistych i osobowych. Otóż można powiedzieć tak, oczywiście z uwzględnieniem wszystkich okoliczności, mianowicie, że wszystkie słabości naszego narodu są wszystkimi słabościami Polaków. Kiedy się te słabości szczególnie okazały jako słabości narodu, to się okazały także i wszystkie słabości ludzi składających się na ten naród. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że właśnie nasze słabości, powiedzmy te narodowe, właśnie te wszystkie ryzyka, przez które przeszliśmy, one szczególnie wyzwalały w naszym chrześcijaństwie, w naszym katolicyzmie zawierzenie Matce Bożej. I to jest normalne. Normalne jest, tak jak to powiedziałem przed chwilą, analizując sam chrzest, analizując rzeczywistość chrztu, to jest normalne. Zawierzenie Matce Bożej przed 300 laty przybrało formę ślubowań. To zawierzenie na etapie tysiąclecia ma przybrać formę oddania się Matce Bożej. Jak to zresztą czytaliśmy także w tym artykule liście stanowiącym pewnego rodzaju konkluzję Dni Maryjnych. A więc są ścisłe powiązania pomiędzy jednym a drugim, pomiędzy rzeczywistością chrztu a oddaniem się Matce Bożej. Te powiązania są wszechstronne. One mają bardzo bogatą skalę z racji także jakichś uczuciowych odcieni. W każdym razie wiemy, że te powiązania są i z punktu widzenia doktryny teologii uzasadnione i z punktu widzenia doświadczenia. I dlatego też wkraczając w ostatni rok Wielkiej Nowenny, a równocześnie przybliżając się do milenium chrztu, te powiązania chcemy uwydatnić. Jeżeli na pierwszy plan trzeba wysunąć chrzest, to także i w tym celu, ażeby to powiązanie z Maryją, a poprzez Maryję z Chrystusem, powiedziałbym przez Chrystusa z Maryją, ażeby te powiązania z Ojcem Przedwiecznym przez Matkę i przez Ojca z Matką, żeby te powiązania wystąpiły pełniej w naszej świadomości, żeby one naszą świadomość religijną, chrześcijańską gruntowniej uformowały powiązania przez Ojca z Matką. Tutaj jest to, co nazywa się divina condescendentia. W rzeczywistości Bożej jest samo ojcostwo. Ale kiedy się ta rzeczywistość Boża przybliża do człowieka, gdzie ojcostwa nie ma bez macierzyństwa, tamto ojcostwo także na zasadzie kondescendencji jakoś się łączy z macierzyństwem. I to bardzo naturalnie, spontanicznie się z nim łączy. Przecież to połączenie ojcostwa z macierzyństwem dotyczy jakoś nawet i samego Kościoła, który nazywamy naszą matką. A Kościół jest naszą matką dlatego, że nas rodzi w życiu nadprzyrodzonym. Rodzi przez chrzest.
Łono Kościoła jest jak gdyby rozszerzeniem macierzyńskiego łona Maryi. Macierzyństwo i macierzyństwo. Jest pomiędzy jednym a drugim macierzyństwem bardzo ścisła analogia. Dlatego też i teologowie, i Sobór daje temu wyraz, że Maria est exemplar ecclesiae. Matka Boża jest wzorem Kościoła właśnie przez swoje macierzyństwo. Tu macierzyństwo Syna Bożego, rodzonego Syna Ojca, który jest jej zarazem rodzonym Synem. Tu macierzyństwo Synów Bożych przybranych przez łaskę. Więc to wszystko musi bardzo wezbrać w naszej świadomości. Powiedziałbym, że nasza świadomość w tym roku powinna być bardzo głęboko teologiczna i tak wszechstronnie teologiczna, jeżeli mamy całą zawartość milenijnej rocznicy i sami przeżyć, i w innych przeżyć, i jakoś założyć w formie fundamentu pod nowe tysiąclecie.